Jacek Hanslik, szkoleniowiec w klubie bokserskim Wisła Kraków. Dzisiaj tutaj na treningu, na sali treningowej widzieliśmy kilkunastu pięściarzy i dwie pięściarki, w tym dwie pięściarki, tak? Jak pan ocenił w tej chwili ten stan posiadania sekcji bokserskiej Wisły Kraków? Jeśli chodzi o zawodników, oczywiście, kto tu się najbardziej wyróżnia, kogo można pochwalić? Znaczy, zawodników jest znacznie więcej dziś akurat na treningu, bo mniej chłopaków, nie wiem dlaczego, akurat no może dzisiaj temperatura poszła w górę duszno i mniej chłopaków przyszło na trening, bo zazwyczaj jest więcej, 22 osoby, 23 tak przychodzi. No i nie mieliśmy najlepszej zawodniczki, która akurat no, wyjechała do Chorwacji, pojechała do pracy, szuka, każdy szuka pracy teraz. Patrycja Nalepa jest to jedna z najlepszych zawodniczek, wychowanka moja, dziewczyna, która jest, zdobyła Puchar Polski w tym roku, trzecie miejsce na Mistrzostwa Polski juniorek, seniorek, jest to dobra dziewczyna, jest to materiał, jest to dziewczyna, która ma charakter. Widzieliśmy dzisiaj tutaj, no szkoda, także właśnie szkoda. No właśnie, szkoda, ale zdaje się, tutaj mówicie wszyscy, mówię tutaj o trenerach, o panu prezesie, że to jest zawodniczka z potencjałem, no i zdaje się, że już nawet pierwsze oferty, jeśli chodzi o bok zawodowy, się pojawiły, jeśli chodzi o tę zawodniczkę. Jaka jest wasza opinia na ten temat? Znaczy, my jeszcze nie chcemy puścić, tylko no wiadomo, jeżeli dziewczyna będzie chciała pójść, to pójdzie, przede wszystkim za pieniędzmi. W Wiśle nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy, no znaczy ona w tym momencie dostała stypendium takie 300 zł miesięcznie. No 300 zł to jest, no, to jest takie na otarcie, nie? Na odżywki i tyle, to wszystko. Wiadomo, że są kluby, gdzie no, mają stypendia jakieś dla zawodników znacznie wyższe, gdyby to było 1500 zł. No to dziewczyna już może trenować, tylko trenować, może się poświęcić zupełnie boksowi. A tak, wiadomo, ona musi do pracy, po pracy idzie dopiero na trening, nie jest świeża, nie jest wypoczęta. No nie może też pozwolić sobie na każdy wyjazd, na zgrupowanie i tak dalej, no bo praca jej nie puści, bo nie zawsze dostanie urlop, czy dostanie wolny, prawda? No tu cały czas rozchodzi się o pieniądze, no w boksie amatorskim pieniędzy nie ma i dlatego no, uciekają. Uciekają wszyscy do boksu zawodowego, ponieważ tam sponsor jak się znajdzie, no to pieniądze jakieś są, prawda? Wspomniał pan o temacie pieniędzy i mówi pan o tym, że tych pieniędzy w boksie amatorskim nie ma. Wiemy tutaj, że skromne stypendium dostaje właśnie zawodniczka, o której mówimy. Też chyba jeszcze kilku, najwyżej kilku zawodników, jak tu jest z trenerami, bo mówi się o tym, że też zawód trenera w Polsce no, nie jest zbytnio opłacalny dla tych, którzy ten zawód wykonują, jak jest, jeśli chodzi o pana i o trenera Winiarskiego tutaj. To jest praca społeczna. To jest... Powiem szczerze, od początku tego roku mamy stypendium, jak to nazwać, 500 zł. Ja wystawiam fakturę, z tego się płaci VAT. To jest 500 zł. To jest na paliwo. Teraz przez Kraków przejechać o tej porze, to jest prawie 50 minut, godzina czasu. To jest na paliwo. Tak się śmiejemy, na paliwo. Wiadomo, jedziemy swoimi samochodami na zawody i tak dalej. To jest pasja, robimy to dla zawodników, ponieważ niejednokrotnie już myślałem zupełnie zerwać z tym, skończyć, no bo ten czas mogłem poświęcić na co innego, na pracę, swoją pracę. Ja też prowadzę swoją działalność gospodarczą, brakuje tego czasu. Trening jest rano, trening po południu, no ja, Tomek akurat Winiarski chodzi codziennie po południu, ja chodzę po południu 2-3 razy w tygodniu, a 2 razy w tygodniu chodzę jeszcze rano. No, rano chodzą zawodnicy, którzy nie są w stanie przyjść po południu, ponieważ albo nie pozwala im szkoła, albo praca. Także ja przychodzę właśnie do południa. No, do południa szkolenie przede wszystkim tarczowe, tarczowanie i tak dalej. Technika, tarcza. To robimy. No, pieniędzy nie ma. No tu zawodnicy, jest chyba 3 zawodników, którzy mają 300 zł. To tak Wisła Kraków wygenerowała te pieniądze, sekcja bokserska załatwiła, kierownik sekcji bokserskiej Czesław Meus załatwił z prezesem, z dyrektorem, że 300 zł dostaje 3 zawodników. No to nie są to duże pieniądze. Wiemy wszyscy 300 zł, co to jest. Może mimo wszystko o trochę weselszym temacie, czyli wracamy do tych zawodników najbardziej wyróżniających się tutaj w Wiśle. Wspomniał pan o 3 kolejnych stypendystach, także pewnie to są ci zawodnicy, których tutaj można wymienić jako no, te najbarwniejsze, najbardziej wyróżniające się postaci, jeśli chodzi o boks tutaj w Wiśle. Tak, no jest Rafał Plonder, Szymek Domoń, Patrycja Nalepa. To są, no jest teraz jeszcze Zuzia Kaczmarczyk, która robi postępy, też zrobiła brązowy medal na Mistrzostwach Polski juniorek. Jest to dziewczyna też z potencjałem, która trenuje u nas no, 1,5 roku czasu, ale to jest dziewczyna, która, jak się to mówi, rokuje. Szymek
Domon jest to chłopak, który no, już jest juniorem, no na pewno pójdzie do przodu. No. Jeżeli my go zatrzymamy, to będzie boksował mnie, na pewno się będzie rozwijał do przodu. Rafał Plonder to jest też chłopak, który no, chodzi codziennie, trening rano, po południu, chodzi na okrągło, że po prostu no, jemu zależy. No, zależy na to, żeby się rozwijać. Wiadomo, no, tych pieniędzy nie ma i wiadomo, teraz jeżeli pokazuje się jakiś lepszy zawodnik w boksie amatorskim, od razu się ktoś zjawi z boksu zawodowego. No Patrycja Nalepę już próbują nam właśnie podebrać, jak się to mówi. Wcześniej był Andrzej Wawrzyk, poszedł. Chcieliśmy jeszcze, żeby zaboksował na Mistrzostwa Europy, na Olimpiadzie, miał paszport na Olimpiadę. No wiadomo, już nie pojedzie, no bo już jeżeli przeszedł na zawodostwo, już nie może boksować w boksie amatorskim, na Olimpiadę nie pojedzie. No zobaczymy, no Szymek, Rafał rokują. Mamy nadzieję, że zostaną z nami, no jeżeli może się znajdą te pieniądze jakieś na sekcję bokserską, więc będą się rozwijać u nas. No Szpilka, Artyk Szpilka to jest chłopak, który no, to jest też Wisła Kraków, tylko to jest szkółka w Wieliczce, Górnik Wieliczka. Moglibyśmy zrobić już praktycznie całą drużynę boksu amatorskiego, jeżeli byśmy mieli konkretnego sponsora, który by dał jakieś te pieniądze, te stypendia właśnie tym zawodnikom, byłaby cała drużyna. Zupełnie drużyna, moglibyśmy boksować tak jak boksuje Białystok. No, w zeszłym roku byliśmy w Niemczech, gdzie ciężko wygrać w Niemczech. Ja boksowałem w Niemczech jeszcze jako Wisła, boksowałem jako GKS Katowice, bo w różnych klubach boksowałem i tam naprawdę bardzo ciężko jest wygrać, a byliśmy z grupą z Wisły Kraków i trzech mieliśmy zapożyczonych chłopaków z Rzeszowa i z Tarnowa. Wygraliśmy mecz. Tam był szok po prostu wszystkich trenerów niemieckich, jak to się stało, że przegrali z Polakami. Oni zawsze nas klepali po ramieniach, fajnie Polaczki, super boksujecie, no ale Niemcy lepsi, nie? Później zaprosili nas, znaczy wcześniej powiedzieli, że zapraszają nas na bankiet po stoczonych walkach. Jednak tego bankietu już nie było, bo nie spodziewali się, że wygramy z nimi. No i ta atmosfera się troszeczkę zepsuła, no. Mieliśmy być zaproszeni w tym roku również, ale może dlatego nas nie zaprosili, że wygraliśmy ten turniej tam w tych Niemczech. Rewizyty już nie było. Myśmy ich zaprosili na Złote Rękawice, tak żeśmy się umawiali. Oni mieli nas zaprosić właśnie teraz do Niemiec, no ale już rewizyty nie ma niestety. No to może teraz przejdźmy do tego tematu, który już pan trochę wywołał. Mówiąc o Andrzeju Wawrzyku, jak pan ocenia te jego ostatnie pojedynki, bo tak jeszcze 2-3 lata temu mówiło się o Andrzeju, że to jest duży talent, teraz jego kariera trochę jakby wyhamowała, a ciągle jest pięściarzem młodym, 24-letnim, no teraz trudno ukryć, że jednak jest w cieniu młodszego kolegi Artura Szpilki. Tak, no Artyk Szpilka to jest chłopak, który umie się sprzedać, sprzedał się, dobrze się sprzedał w telewizji i no po prostu no ma teraz kibiców, no wygrywa, wchodzi, wygrywa przed czasem, wygrywa przez KO. Taki zawodnik najlepiej się sprzedaje. Andrzej boksuje technicznie, to chociaż to jest chłopak również, który ma mocne uderzenie. Chociaż po tych ostatnich walkach, no nie ukrywam, że obawiam się o karierę Andrzeja, ponieważ nogi już się zaplątały mu 2 razy, był liczony. Była to chyba jedna z jego najtrudniejszych walk. Ostatnio, w którym boksował, to były najtrudniejsze jego walki. Rundy, przetrzymał to jakoś kiepskim stylu. No zobaczymy, co będzie. No wiadomo, każdy z nas pokłada nadzieję, wierzymy w niego, że będzie rozwijał w dobrym kierunku. No ale wiadomo, no każdy z nas przykładał do swoich zawodników bardzo uwagę. Każdy z nas tarczował, każdy prowadził go osobiście. Myśmy przychodzili na dodatkowe treningi, jeżeli miał zawody. Umawialiśmy się na dodatkowe treningi. Takie, które pasowały po prostu tylko danemu zawodnikowi. Były to indywidualne treningi. Z Andrzejem było również to samo. To Tomek Winiarski zdrowie stracił wielkie przy Andrzeju. On jest, Tomek waży 60 kilo, Andrzej waży 100 ponad kilo, prawda? On trzymał mu tarczę, no więc tam łokcie ma powyłamane, ręce ma powyłamane. Przecież to jest niesamowita różnica wagi. No ale Andrzej poszedł za pieniędzmi. No, szkoda, bo naprawdę miał w boksie amatorskim naprawdę wielkie szanse. W boksie zawodowym ten boks wygląda inaczej. Jest to bardziej boks siłowy. Na początku, jak Andrzej poszedł od nas, to bardziej kreował tą walkę właśnie bardziej techniczną. Teraz już jest boks bardziej fizyczny, siłowy. Idą na wymiany, nie myślą o obronie.
No wiadomo, no każdy z nas będzie trzymał kciuki za Andrzejem, żeby rozwijać się jeszcze dobrze. No zobaczymy, no zobaczymy. Będziemy czekać, aż w boksie zawodowym na Bamisza Unii Europejskiej. W boksie amatorskim wydaje mi się, że by miał dużo więcej. Zobaczymy. Czekamy. Czekamy na jego lepsze walki, bo ostatnia jego walka była no kiepska. Dużo więcej w boksie amatorskim, tak jak pan mówi. Tak jak pan mówił wcześniej poza kamerą, to mógł być w waszej opinii medal wywalczony na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, tak? Tak, dokładnie. Myśmy myśleli właśnie, nie chcieliśmy puścić Andrzeja. Po olimpiadzie powiedzieliśmy: Andrzej, po olimpiadzie pójdziesz, nie ma problemu. Chcieliśmy go trenować właśnie do olimpiady, ponieważ już miał paszport i miał nominację od kadry Polski, że pojedzie na olimpiadę w boksie. No ale niestety, no Andrzej wtedy mówi: nie mam pieniędzy, tu nie mam nieco trzymać, ja nie mam z czego żyć. Andrzej się ożenił, wiadomo, trzeba z czegoś, żeby utrzymać rodzinę. Nie mogliśmy mu zagwarantować tu tych pieniędzy, tu była jakaś mowa o 1000 zł, no ale to wszystko było mało. No jak się to mówi, no podkupili nam Andrzeja, nie zatrzymaliśmy go, ponieważ nie chcieliśmy mu zamykać drogi. Oczywiście rozwija się sportowo inaczej, zupełnie inaczej, no oczywiście w boksie zawodowym inaczej się rozwija chłopak, w boksie amatorskim inaczej. Boks amatorski wygląda naprawdę lepiej niż boks zawodowy. Z każdego boksera zawodowego, jeżeli stoczy dużo walk w boksie zawodowym, w amatorskim, to boks zawodowy wygląda zdecydowanie lepiej. No wiemy po Andrzej, po Mialczewskim Darku, prawda? Andrzej Gołota również. No później ten boks zawodowy troszeczkę Andrzeja rozbił. No ale to trenerzy już też inaczej prowadzili Andrzeja. No jest jak jest, no cóż. Unikamy tego tematu dalej, bo wiemy, jak z Andrzejem wyglądały te ostatnie walki. No to może jeszcze jeden zawodnik, którego tutaj trenowaliście, a którego już w tej chwili nie ma, czyli Mateusz Rzadko. Zdaje się, że też po tych ostatnich jego występach, podobnie jak w przypadku Andrzeja Wawrzyka, jest niezadowolenie, tak? Tak, jest niezadowolenie, bo ja poświęciłem również dużo czasu właśnie Mateuszowi Rzadkoszowi, jeździliśmy, mieszkaliśmy na tym samym osiedlu, w tym samym bloku, wyjeżdżaliśmy razem, jeździł ze mną samochodem na każdy trening dodatkowy. Była niedziela czy nie niedziela, na każdy dodatkowy trening jeździłem z nim, tarczowaliśmy, też porozbijał mi ręce, to jest 75 kg, mocno bije. No ale wiadomo, robiliśmy to dla niego, zrobił mistrza Polski, boksował coraz lepiej, coraz pewniej. No, w boksie zawodowym ten boks wygląda, tak jak mówiłem, inaczej. Tam jest rozłożenie sił inne na 10 rund, na 8 rund. Wygląda to zupełnie inaczej. Trenerzy trenują go inaczej. Inna jest tarcza, inne wyczucie dystansu. Tam mają dużo chłopaków, nie każdy jest w stanie poświęcić mu czasu tyle, co myśmy poświęcali każdemu zawodnikowi z osobna. No i tak jak właśnie w Rzeszowie, no wygrywa, no na razie Matusz wygrywa, ale już ten boks wygląda zupełnie inaczej. Jest to boks bardziej siłowy, bez techniki, bez bijania ciosów. To jest no w boksie amatorskim, tak jak się mówiło kiedyś, za Papysztama, za Mariana Kasprzyka, za Pietrzykowskiego, jest to szermiękarska na pięści. No często ostatnio wspomina Kulej właśnie, Jerzy Kulej w wywiadach podczas tych gali amatorskich, gali zawodowych. Właśnie o boksie amatorskim, jak wyglądał boks amatorski, jak wygląda teraz boks zawodowy. No jest to niesamowita różnica. Jeżeli naprawdę chłopak stoczy dużo walk amatorskich w boksie amatorskim, potem przechodzi na zawodowy boks już jako dojrzały zawodnik, przedstawia się zdecydowanie inaczej, lepiej. Boks zawodowy, no cóż, jest to boks siłowy, naprawdę. Mnie się nie podoba, naprawdę mnie się nie podoba. Andrzej Wawrzyk na początku boksował pięknie, teraz boksuje dobrze, już nie jest to piękny boks.